Witam, witam i zapraszam na kolejny odcinek Sombolinda. Dotarliśmy do domu, jak widać trochę mi droga zajęła, już jest 21:20. Jedyne co mi się udało, to wrócić po prostu do domu, odstawić kontener tak w miarę tam, gdzie będzie brama. No i kurczę, no, trzeba coś zjeść, bo biedny już głodny. Wszystko co wziąłem ze sobą, to wpierdzieliliśmy. Ale to nic. Dzisiaj będzie troszeczkę spokojniejszy odcinek, bo przecież nie będzie co każdy odcinek rzeźni, no bez przesady. Troszeczkę też spokoju też trzeba zachować, trochę pobudować, tu coś porobić i o dom zadbać w końcu. Też te okoliczne, kurcze, domki przydałoby się sprawdzić. Oczywiście pamiętam, tak, w rozwód mamy dużo rzeczy jeszcze do zrobienia. Między innymi najważniejszą rzeczą jest do ściągnięcia i do zatankowania po drodze, oczywiście do zatankowania jeszcze po drodze pamiętać. Nasz piękny, kurcze, wielką, kurczę, beczkę na benzynkę, także kurczę, musimy tutaj, że się tak wyrażę, podziałać w tym kierunku, ale widzę, że tutaj mamy lipę w ogródeczku, trzeba roślinki podlać, tylko że musimy też odwiedzić jakiś kuźwa sklep z tym, z narzędziami czy z czymkolwiek i lampy tutaj zamontować obowiązkowo, bo ciemno jak we dupie. Dawaj, dawaj, podlewaj, bo to wszystko ma być ładnie. Kurczę, zdrowiutkie. Masz jeszcze wodę w tej konewce? A, jeszcze starczy. Na tu ostatnie. Odlej. Wszystko? Wszystko. Oczywiście tam, mówię, tam dalej, za płotem będziemy mieli pola uprawne, konkretne. Ale to nie ma co się też spieszyć, nie ma co panikować. Wszystko po kolei. O, ale obowiązkowo światło tutaj będziemy musieli sobie z tyłu zamontować. Ale tu znajdziemy jeszcze nie jedne, także na luźno. Nie wiem czemu idę naokoło. Ale dobra. No nic, co, trzeba się kimnąć chyba, bo kurczę, już jest późno, tak jakby. No i mówię, no trzeba będzie tutaj, kurczę, zadbać o tą chatę. Najpierw zanim zadbamy o chatę, to na pewno bym chciał sprawdzić tutaj okoliczne te domki. Tu już mam sprawdzone, ten. Pójdziemy sobie, tu podjedziemy i sprawdzimy tutaj, czy może tutaj na tych farmowych, w tamtej farmie jedna jeszcze jest, sprawdzimy, czy tam coś jest fajnego, bo tam widziałem, że chata jest. Tylko jeszcze zanim to uczynimy, ach właśnie miałem wam powiedzieć, po drodze do domu, jak wracałem, to szły sobie dwa zombiaczki i w tych dwóch zombiaczkach była co? Katana, jeden z nich miał sobie nią we flaczkach, także położymy sobie ją tutaj. Póki nasza umiejętność konserwacji naprawdę nam nie podskoczy wyżej, bo no nie ma co się oszukiwać. Szkoda katany, a zajebiste narzędzie. Cyk, cyk, cyk. Myk. Zapal wszędzie. Teraz tak. Mamy części silnikowe, ale raczej się tutaj nie zmieszczą wszystkie. Możemy je zmieścić tu. Ale wiesz, tak szybciej, ziomuś, szybciej. Dobra, teraz tak, co tu jeszcze możemy? To też na razie. To i to też. Porobimy jeszcze spokojnie szafki, no bo też właśnie meble. Meble trzeba, kurczę, nowe zrobić. Dobra, pogaś te światła, bo nam, kurczę, paliwa w agregacie będzie żarło niepotrzebnie. Którą mamy godzinę? 3:30. Czyli tak. Potrzebujemy tych, no, desek. Ale ja po drodze pomyślałem i trochę desek zebrałem. Bo tak sobie pomyślałem też właśnie o tym, że naszej, kurcze, pomieszczeniu, gdzie będziemy ciuchy trzymać, garderoba. Kurcze, przepraszam. To mamy te, jak to się nazywa, te półki. Ale te półki wyglądają jak, kurcze, książki by tam były i to mi się nie podoba. Tak musimy te półeczki przerobić. Nie ma takiej opcji. Desek, ile będziemy mieli? Do mebli starczy spokojnie. Tylko po drodze pamiętać zajść po gwoździe, bo gwoździ przy dupie nie mamy, żeby nie było lipy. I sobie postawimy fajne szafeczki. Gwoździ trochę też znalazłem, także jest gitara. Gwoździe, where are you, gwoździe? Pudełko, otwórz jedno, dobra. Ej, już, ty, nie krzycz, oddychaj. To też odłóż, klucz nastawny może odłożyć. Czemu go w ogóle mam przy sobie? Oto jest pytanie. A no tak, już wiem, czemu mam go przy sobie. Już wiem.
Dobra, dobra, 4:50, niech się jasno robi, bo ciemno. A tu żarówkę musimy wymienić. No. Bo ciemno nie działa już. Dobra, chodźmy na górę. Te mebelki sobie zrobić, tak jak było mówione. Ale zapal światło. I teraz tak jest, właśnie. Wszystko byś musiał wyrzucić. Dobrze. Możesz rozmontować tą szafkę. Dobrze. I teraz cyk, cyk. Łe, kurde, klamki, zawiasy te szafki też potrzebują. Jakbym chciał zrobić to. Wooden crate. No niby fajne, ale... Kurde, klamki, zawiasy, dobra. To jest do ogarnięcia. Czyli zanim wymienimy sobie meble, to pojedziemy sobie do tych chat obok i kurczę zdobędziemy dla nas niezbędne klamki i zawias. Już troszkę ich zdużyłem. Ja tylko jeszcze właśnie chcę łuski odnieść. Łuski, 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 pyk. Dobra. Kurczę, i chcąc nie chcąc, my musimy już zacząć myśleć też o piecu. Bo chciałbym, kurczę, zauważyć. Byłem na górze, nie odłożyłem płyty, ale to nic. Dobra, możemy tą płytę tu odłożyć. Tabletki, a odłożymy tu. Tutaj sobie odłożymy, dobra. To jest w plecaku, narzędzia do rozkładania mebli mamy. Okej, głodny jesteś, dobra. Masz coś zjedz kapuśtę jedną, co tu jest. Dobrze, a resztę odłóż, 45 jeszcze mamy. Ue. Odłóż parę sztuk, niech to się, kurczę, rozmrozi. Żebyśmy mieli co żyć. Dobra. Spokojnie, jeszcze sałatki zaczną wjeżdżać niedługo, także... Czekaj, bo jakąś paczkę chipsików jeszcze powinniśmy mieć. Coś gdzieś jeszcze powinno być. Chipsy, chipsy, chipsy. No nie, mów mi, że chipsów nie mam, no. Widzisz? I dałbym sobie rękę uciąć. I bym kuźwa ręki nie miał. Dobra, masz sobie zjedz pół tych płatków i będzie git. Jak tam woda? No wodę sobie dolejemy w tych chatach. Dobra. Chodź, Hamwig, jeszcze nie jesteś załadowany do końca. To możemy sobie tobą przejechać. Palm maszynę. Może jakieś fajne belki albo jakieś dekoracje, to też sobie zwiniemy. No, a tak jak mówiłem, kontener tutaj stoi, nie? Tu nie będziemy bramę sobie nim zostawiać. Teraz tak, my chcemy jechać tak, w tą stronę. Oddal trochę mapkę i tu, okej, okay, czyli w lewo i w prawo. Mówisz, masz. Sami widzicie, jaki tu jest kurczę spokój, no coś pięknego. Ale no mówię, helikopter w końcu event helikoptera nam tu ściągnie coś. Także to jest niewykonalne, żeby cały czas był spokój. Przyjdzie zima, to będzie lepiej. Ale... To jest najgorsze jest to, że od poprzedniego eventu helikoptera troszkę minęło. Prrrr! Albo w sumie dawaj najpierw chatę splądrujemy. Troszkę minęło. I nie wiadomo tak na dobę. No bez jaj, ty! Czy wy to widzicie, moi drodzy? Co to jest za przyczepa jakaś wojskowa? Powiedz, kotku. A ja łomu nie widziałem, bo się nie spodziewałem, że coś takiego spotkam, ty. Kto by mógł pomyśleć? A ty masz baterię na wykończenie, to sobie w pompkę ją wstać. Tu masz narzędzia, jedną dechę. Dechę to mi też nie... Ale ta przyczepa to mnie normalnie zaskoczyła. Musimy tu tirem podjechać. W takim wypadku. Tutaj jakaś stodoła z tyłu, ale dobra, najpierw sprawdzimy chatę. Gnat do łapy. Tu nic nie widać. O, dzień dobry. Mówiłem? Już powoli zaczynałem się pojawiać tutaj, kurczę. O. Także to było nieuniknione, no w końcu zaczną się tu schodzić. Jak tu sytuacja wygląda? Względnie czysto. Srocz czysty. Pokój czysto. Dobra. W kuchni byliśmy. Czysto. Pełna, pełna. To dawaj.
Okej, okay, a pięterka tu nie ma, nie? Nie. Dobrze. Dobrze, dobrze. O, magazyn elektryka, co mnie czy czujnik ruchu. Dawaj to. Mark, to jest Bóg. Od razu dawaj to. Zwykłą też byś miał. Co robić? Okej. Okay. Pokaż kotku, co masz w lodówce. Nic. Tutaj macie garnek, patelnia, blaszka do ciasta. W sumie takie rzeczy też moglibyśmy zacząć kompletować. O kurczę, gotowanko też by się przydało zacząć działać w tym kierunku. O, puszeczki, dawaj. Dawaj, dawaj, dawaj. Ale liczyłem, że jakiś ten, filiżanka, a dawaj. Nóż kuchenny. Nie przydasz mi się. Nóż do chleba mi się przyda stricte. Ty, bo tu jeszcze jakaś półka jest. O, proszę bardzo. No, dziękuję ślicznie. Dobra. W kibelku była półka, bo nie przypatrzyłem się. Nie. Okej. Okay. Tutaj coś ciekawego. Zegarek. No to gościu lecisz. Tu nudy. Ale ty, moja droga, idziesz ze mną. Dokładnie. Ty mi się do domu przydasz. Dziękuję. A i właśnie, gamoniu. Przyszliśmy po klamki i zawiasy. Także jedziesz. Dobra, nie jest źle. Kurde, ja nie przeczytałem książki od stolarstwa, żeby 9 poziom. O matko. No dobra, trudno. Trudno się mówi. Dawaj, podnoś to. Są tu jeszcze drzwi są. O, ładnie, ładnie. Po jednym zawiasie, po jednej klamce. Dobra. Ty właśnie, a tu co jest? Tu jeszcze jeden pokój jest, nie sprawdziłeś. Tutaj też nic ciekawego. Na stole jakiś pusty notatnik. Dobra, ale drzwi, no wiadomo. O! Teraz dało fajnie. Dobra, i teraz mi przypomnij, że potrzebujesz dwóch klamek i czterech zawiasów na jedną szafę. Dwóch klamek, czterech zawiasów. No dobra, klamki mamy cztery, zawiasów mamy mało. Ale to nic, szafo, ty nie masz w sobie nic przydatnego. Za to ja wezmę ciebie całą. Bo w sumie mamy 8 poziom stolarstwa, jest tylko 15% szans, że mamy zdobcy. I elegancko. Ale 20, dobra. Osobno zaniesiemy. Dawaj, biegnij! Nie stresuj mi się. Już, 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 już. Cyk. To, co powinniśmy mieć w plecaku, bo mamy zaznaczone na ulubione. Dobra, gwoździ jeszcze ich na razie nie wyładowuję, później będziemy szukać. Co ty robisz? I na pakę wszystko. O, miejsce się widzę kończy, ale to nic. Normalnie. No i czekaj, ile zostało. Szafka się nie zmieści, drugi część, ale to nic, bo mamy jeszcze siedzenia. Chodź do mnie. Cyk. Dobra, ale żadnych fajnych mebelków ani ozdób, że tak się wyrażę, nie ma, więc spadamy. Wszystko mamy tutaj, co chcieliśmy. No tak, przecież sam mówiłeś, że się nie zmieści. Okej. Odłóż gdzieś tu. O, jak ładnie odpali za pierwszym razem, to mi się podoba. Dobra, sprawdźmy tą szopę z tyłu. Co tutaj ciekawe. No, w czepku urodzony. Woda. Beczuśka na wodę. Elegancko. Drain tank open. Napraw pojazd. Powiedz mi, że jesteś w dobrym stanie. Please. Please. Moi drodzy, czy wy to widzicie? Jeszcze water filter jest 100%. A powiedz mi, ile masz wody? Ona niezdatna. Dobra, dobra, nie gadaj. Jest filter, więc jest git. No, nie jest źle. 257 na 97. Kuźwa. Panie. No jednak popłaca czasami też, kurczę, na zadupiu pojeździć. Kur... A w rozwód mamy tą wielką pekę na paliwo. Ja
pierdziele, pięknie. Chodź, jedziesz ze mną. Takie skarby, kurczę, koło domu. Kto by pomyślał? Dobra, na razie go nie gasimy, niech sobie pochodzi. O! O! Tego nie mam, to już mam. Oczywiście znać, żeby nie było. Buty wojskowe, no można wziąć parę. Koszulkę też, t-shirt też weźmiemy. A tą czapkę w sumie też weź. Tutaj widzę agregacik jeszcze sobie leży, ale agregat nie wiem, czy teraz będę miał kurde miejsce, żeby cię wziąć, gościu. Arkusz, no już bierzemy takie. O, wejdzie, dawaj. Też się przyda, też. Mam jeszcze dużo siedzeń w Hamwiku, także luźna guma. Dobra, cyk, to jest wzięte, dobra, o kurczę, nie wyjdę tędy, dobrze. Tutaj. O, sierp to też dobra broń, wezmę. Tutaj narzędzie te mam, więc luz. Water filter, chodź do taty. No. Elegancko, ale dobra, agregacik tu oznaczymy, na razie nie będziemy go dźwigać. Będziemy wiedzieć, że tu są fajne rzeczy. Więc jak tu wrócimy, to resztę też będzie można zabrać. Okej. Jeszcze się można wyładować to. Coś jeszcze zmieści, ładuj. Dobra. Podjedźmy pod naszą, kurczę, stodołę. W sumie po co ja cofam i tak już tu wiem. Dobra. Kaś go. Co my tutaj mamy? Beczki na paliwo. Gun cleaning kit. Widłami nie lubię walczyć. To ryzykowna sztuka walki. Tylko opona do aut typu sportowych. Wyciągnij ją, zaraz ją weźmiemy. Dwie! O! Używa do gipsowania solidnych drewnianych ścian. Wymaga wiadra z wodą. Zajebiście, bo tego potrzebuję. Dawaj to. Będziemy mogli zacząć powoli tynkować ściany. Znaczy nie no. Najpierw zbieramy jakąś konkretniejszą ilość, potem będziemy zaczniemy tynkować. Worki ze żwirem też mi się przydacie do sypania ścieżeczek sobie na podwórku. Tutaj. O, pusta szafeczka, dobrze. A ty? Nawóz. A, też się przydasz. Chodź. Dobra. Psiśćko. Beczki z wodą. Trzeba mają z wodą. 108, a ty masz 154. Kurde. Ale ja bym półki najpierw bardziej chciał. Paliwo już trochę mam w domu, na spokojnie, to na mnie zabraknie. Ale i tak by się przydało w takim wypadku. Znaczy, że tu są beczki z paliwem. Gdzie jest znak dystrybutora tu? Albo lepiej czekaj, w ten sposób. O, będziemy wiedzieć. Cyk. Dobra. Kółeczko, chodź. Aha, już nie zmieścisz się w ten żaden sposób. No idź, dawaj, trzeba się rozładować. Ale kurczę, beczuszka na wodę, nie? To mi się podoba. To mi się bardzo podoba. Brawo, rozładowałeś się, super. Ile zmieścisz, tyle tu wsadź. Dobra. Tu jest druga część półki. O kurde, opony. No wrócę tu po opony, bo już miejsca chyba na siedzenie nie mam. Zaraz zobaczymy. Duże metalowe półki. Tu nie zmieszczę. O dobra, nie ma miejsca. Już na opony nie zmieścimy miejsca. A nie chcę go przeciąć, bo za nakręgącym pierdolnie. Po co? Ale moi drodzy, patrzcie, jaki łupik ty, koło domu. Daleko nie trzeba pojechać. Dobra, jedziemy się rozładować, bo tam jeszcze dalej jest kilka, widzę, budynków, które można odpędzlować. Szluga, proszę bardzo, dotknij się. Masz nagrodę. Za takie znalezisko możesz się dotlenić, jak najbardziej. Spokojnie. Dobra.
Pięknie. Pięknie to się nam, kurczę, układa, moi drodzy. Ale tej zaprawy tynkarskiej dużo będziemy potrzebować. Oj, dużo. Ej, znowu trzeba będzie budować schody, żeby, kurczę, ściany niektóre z zewnątrz porobić. No dobra. No i radę. Jest beczuszka na wodę, jest. Gdzie cię postawić, żebyś tym nie przeszkadzała? Dawaj gdzieś. Oj, moc, kurde, za mocno. Nie, nie, nie w tą stronę, Markus. Tak, spokojnie, spokojnie, dawaj, dawaj. A i znowu za mocno. Dawaj, cyk. Cyk, cyk, cyk. O, i tu możesz sobie stać. Tu jak najbardziej nie będziesz mi przeszkadzać. Dobrze. Teraz ty. Mój drogi, podstawiamy cię tutaj pod płocik. Prr, bo my mamy dużo do rzeczy do wyładowania. Ale przede wszystkim chodźmy te szafki zrobić nieszczęsne. Tak jak było to zaplanowane od początku. Deski są na miejscu, więc z tym nie będzie problemu. Niski, jasny stół. Aha, ty jesteś tak pod telewizor. Tu już telewizor jest, tak jest. Dobra, trzeba umeblować to. Światła też trzeba będzie porozkładać w miejscach, gdzie tych świateł nie posiadamy, bo kilka takich miejsc mamy. To jest fajne, to mi się podoba, że tą ścienną żeśmy zwinęli. To w sumie, kurczę, dawaj te mebelki najpierw, te światła ogarniemy. Cyk. Dawaj, dawaj. Ile ten stół waży? Podniesiesz. Tiwiksa też podniesiesz? Podniesiesz, wie, to twardy chłopiec. Dobra. Ale wrócimy po resztę. Jak jesteś taki obciążony, ty mi tak nie skacz, bo zaraz będziesz płakał, że się wypieprzyłeś i się połamałeś. Może spokojnie. Dobra, nasz pokój rozrywkowy. Wypakuj. Jedziesz, jedziesz, Markus. Wypakuj to, wypakuj. No i trzeba te ściany tu potynkować, bo jak to wygląda? Obróć go w ten sposób. Elegancko, dokładnie i... Ty, aha, nie wypakowaliśmy Tiwiksa. Przepraszam, wypakuj. No, także mówiłem, no dzisiaj troszeczkę spokojniejszy odcinek, ale takimi rzeczami też trzeba się trochę zająć. Ja wiem, że są ludzie, którzy lubią takie pierdółki też oglądać, także... Dla każdego coś dobrego. Dawaj, Tiwiksa rozkładaj tu. Pięknie, dobra, Tiwiks stoi. Teraz tu by się przydała jakaś fajna kanapa. I te półki zmienimy na inną, tą metalową wyniesiemy i zmienimy na inne półki, te takie dwie, na książki typowo. No bo tak nie pasuje mi to do pokoju rozrywkowego trochę. Tu na to jeszcze coś można postawić, to jeszcze pół biedy. Ale dobra, my to pitu pitu, trzeba zamontować światło. Postaw. Czemu nie mogę tu nigdzie postawić? O, jest, 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 dobra. Zajebiście, działa, działa, pięknie. Dobra, to tu mamy światło. Tutaj półeczki, dokładnie, nie wzięliśmy tych... no, jak to się nazywa? Zawiasów i klamek. Na tej mebelki. Teraz tak, gdzie tu jeszcze można? Tu na dole jeszcze by się przydała jakaś lampka, tak jest. Tutaj by się przydała. I tutaj jedną postawimy sobie na tym. Na skrzyneczce. Elegancko. No. Teraz będzie jasno. Tu nie ma jeszcze światła, ale tak co mam tak na ziemi postawić? Dobra, nie będę tego stawiał na ziemi. Coś z tym zdziałamy zaraz, ale to na spokojnie. Bez stresu. Teraz tak, pokaż kotku, bo my teraz musimy... Szafa z jasnego drewna. Właśnie. Ciebie mamy teraz też, kurczę, do, tam do pokoju, to chodź ty. Ciebie weźmiemy jedną część od razu do góry i dawaj klamki i zawiasy. Aha, no to ile weźmiesz, tyle weźmiesz, no. Ale pięknie będzie ta chata wyglądać. Ja już czuję, jak ona będzie wyglądać, jak będzie skończona. Normalnie czuję to. Dobra, wyrzuć to tu. Dawaj, dawaj.
Okej. Biegnij po kolejną część i po resztę pierdół. Nie tu. Tylko tu. Może w sumie tą kanapę z dołu. A nie, przywieziemy nowe meble. Nie będę wywoził. Wynosił. Czekaj, bo tamta część jest na siedzeniu, ale klamki i zawiasy mieliśmy zabrać. Pyk, 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 pyk. Dobra. I dawaj mi teraz to nieduże metalowe półki. To nie to, to nie to. Tu jest. O, właśnie ty. Dobra, obciążymy na razie Markusa. Wytrzyma chyba, nie? Tyk. Pięknie. No, spokojnie, ty. Typie. Ty mi tak tu nie rób. Się znowu wypierdzielisz. Ja już cię znam. Jak jesteś obciążony, to lepiej tobą tak nie robić. Zaraz dobrze mu tak ustawić. Nie tu, nie, 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 nie. Czekaj. Tak, tak. Stoi w rogu? Nie. Pieruńska szafa. Ty, ziomuś. Jak ja mam tu, kurde, ją w rogu ustawić, no? Tak też nie. Dobra, ustawiam tak. Pokaż, jak to będzie wyglądać. Może być. Teraz wszystkie ciuchy, tak, jasne, z wyjątkiem desek. Wszystko z wyjątkiem desek do szafy. Ej, dobra, czyli tu się nie zmieściło, no to jedziesz tu. Dawaj, dawaj, Markus. Okej. A macie tylko po 25 miejsca? Kierowniku. To tak, kurde, no, powiem ci. Słabiutko strasznie. Bardzo słabo. Bardzo słabo. No dobra, szafka, tu jest to postawione, co chcieliśmy. No, tu na pięterku będzie siłownia. A sprzęt do siłowni wiemy, gdzie jest, więc nie musimy szukać. Wystarczy się cofnąć do naszego miasta, z którego pierwotnie żeśmy, kurczę, zaczęli. Tą lampkę na razie wyciągnij. Okej, okay, i ją postaw na razie. Na razie ją postaw tu na ziemi, niech sobie stoi. Później i wyłącz, tak jest, żeby się, kurczę, nie marnowało niepotrzebnie. Teraz tak, kapusta się rozmroziła, oczywiście, więc smacznego. Już się ładnie pożywimy. No jeszcze co, przyda się chamwiczka wyładować. A tu już samym wyładowaniem zanudzać was nie będę, także spokojnie. Już sobie pobiegam, rozładuję go, no i pojedziemy do tamtych budyneczków, jeszcze zobaczyć, jak sytuacja wygląda. No i tak jak mówiłem, no tutaj będą pola, tu będą pola. Jak już wszystko będziemy mieli ogarnięte. Dobra. My sobie żwir rozsypywaliśmy i chciałbym sobie jeszcze rozsypać tego żwiru pod domem. Dokładnie, że mi tu, kurczę, rozszyb żwir. Krzaki żadne nie rosły. Przynajmniej aż tak bardzo i często. Dawaj, dawaj, cały żwir, który masz, rozsypuj, nie krępuj się. Jeszcze żwiru znajdziesz pod dostatkiem. A, już się skończył. O, bo te worki tak wszystkie były, że się tak wyrażę, rozpoczęte. Ale dobra, co, ja muszę rozładować chęwiczka. Trochę rzeczy mam tutaj, pierdół do rozładowania. Ale widzimy się za chwilkę, jak już rozładuję i będziemy w drodze do kolejnego miejsca, by sprawdzić, co tam znajdziemy. No, moi drodzy, mamy to. Chamwiczek rozładowany. Jedziemy po nowy ładunek. Jedziemy bez niczego, bo kto wie, kurczę, co spotkamy na tamtym mieszkanku. Nigdy nie wiadomo. A tutaj, no, muszę przyznać, że jestem zaskoczony, jak nas fajnie obdarowało. Zobaczmy, jak nas obdaruje dalej. Rura. Tu zaraz kawałek. Czekaj, teraz... No, możemy niby też tu skręcić, ale można dalej prosto jechać. Się pierdolniemy dalej prosto. I zobaczmy, co tam, kurczę, znajdziemy. O! Kurwa! Zator drogowy na pewno. Au. Dobra, walimy w prawo. Ulala. Ulala. Dobra,
Zobaczmy, co tu będzie. Ile tu z tych budynków? 4. Chociaż kurczę, zaczynam się martwić, że to mogą być stodoły, w których nie będzie nic szczególnego. Ładnie, żeś pan pierdzielnął w niego. A nie? Dobra, to są chatki. Jakieś szopki. Okej. To jakieś szere. Dobra. O, nawet mały parking. Nie no, wy se jaja robicie ze mnie. Normalnie sobie ze mnie robicie jaja. Na takim zadupiu. 700. Ty chyba pełna, nawet sprawna w 100% chyba jesteś praktycznie, co? Zdradź ten sekret. Bagażnik 53, ale to akurat nie problem. Kurde. No nie spodziewałbym się, naprawdę, nie spodziewałbym się, ale dobra. Chuj ci w dupę. Nie uciekam. Czy to jakiś obóz szkoleniowy wojskowy, czy kemping, czy coś w tym guście. Prądu nie ma, ale alarm działa, nie? O, podzwoń se, podzwoń, wydzwoń się. Wchodzimy do kibla. Ty długo tak będziesz ujadał? No. Dobrze, tu na zadupiu, to raczej tu nie powinno nic ściągnąć nam na głowę. Raczej. Pusto. Może być. Dobra, tutaj co jest? Kolejny srocz, ale my worki potrzebujemy, także je odwiedzimy. Prysznice, dobra. Zegarek. Chodź jako ozdoba. Jeszcze jakieś roślinki by się przydało znaleźć. O, stołóweczka. O, patrz, o wilku mowa. Mówiłem, roślinki by się przydało znaleźć. I znaleźliśmy. Chodź, chodź, byś ładnie wyglądała w domu. Otóż to mebelki, ładne roślinki. To wiadomo, że wszystko pognite będzie, ale popatrzmy tutaj. O matko, ile puszek! Dawaj to, martwy szczur. Dziękuję, za zgniłego to ja nie chcę. Nie dziękuję. Nie skorzystam tutaj. Lipa, dobra, tu już nic ciekawego nie ma. Dawaj worki. Dawaj worki, o, części też, dawaj. Dobra, tu już nie ma nic szczególnego w tym budyneczku, sprawdźmy tą szopę. O, tu książkę mamy, to mnie nie interesuje, arkusze blachy choćby się przydadzą. Złą w sumie też dawaj, ale złą tu. Tu mamy taśmę, gwoździe, a w dupę se tą siekierę wstać. Karnister na benzynę. Łańcuch wezmę, ale karnistrów nie potrzebuję. Bo ja te duże mi się bardziej przydają i te duże mam ich już kilka, tak samo tych małych. Dobrze, nie będę się zaśmiecał niepotrzebnie rzeczami, kurczę, miejsca, tak. O, poncho, daj poncho. Poncho, dobra sprawa. Dawaj poncho, koszula wojskowa, długimi rękawami też ją weźmiemy. I dawaj plakat pani Betty. Se powiesimy gdzieś w domu. Bo czemu nie? Musimy se kurczę udekorować jakąś naszą haciendę. O, pusto. Szkoda. Tutaj. Też. No i dobra.
Sprawdziliśmy sobie tutaj te trzy budyneczki. No. No i przyczepę oczywiście zwijamy ze sobą, no bo kurczę ty. Jakby tak można było, że my jej nie weźmiemy, no kurde, szanujmy się. Cyk, dobra. W ogóle wiesz co, weź jeszcze się wyładuj. Babce masz być obciążony. Pamiętaj na powrocie zajechać. Na powrocie musimy, kurczę, zajechać i ogarnąć sytuację, otworzyć tamtą przyczepę. Czy może na niej coś jest ciekawego? Bo po prostu no, to muszę sprawdzić. To wiem, że jakaś... A i na broni albo coś? Nigdy nie wiadomo. O, dobra. Cyk. Spokojnie. Jak na wojnie, tu pierdolne, tam pierdolne i znowu jest spokojnie. Dawaj do tego ostatniego budynku. Co tam jest? Zdradź mi zakręt. Pokaż kotku, co masz w środku. Stodoła. Bardzo małe prawdopodobieństwo, że znajdziemy cokolwiek przydatnego, ale... Sprawdzić trzeba. I tak jak mówiłem, nie ma nic. Ale sprawdzone, dla świętego spokoju, to jest gitara. A właśnie, przeskakiwałem przez płot, jak rozładowałem hamwika. I oczywiście, co musiał się potknąć i stopę się zranić, nie? Taka ciekawostka. Ty no, pal maszynę. Trzeba ładnie wycofać. Okej. Rura. Idziemy do domu. Oznacz tylko tak jest. I co, tu w okolicy? No ale tu też pewnie jakaś szopa będzie. Właśnie, a tą chatę sprawdziłeś, a nie zaznaczyłeś. Dobrze, tą też sprawdziłem, nie zaznaczyłem. Tu magazynów nie sprawdzałem, ale tu są tylko zgniłe worki z żywnością ewentualnie. Co my mamy tu jeszcze w bliskiej odległości? A po pierwsze, musimy tutaj sobie drogę zrobić. Zobaczę, czy to w ogóle ma sens, będzie miało sens. I kurde... No przydałoby się albo potem baniak pojechać do rozwód, potem kurcze kontener, ten, jak to się mówi, no, cysternę na benzynę tą fajną dużą. Albo się pierdzielnąć do River Creek. Tutaj jeden sklep z kasetami opierdzielić, tu broń. Bo tu też dużo do roboty jest, ale dobra, najpierw jedźmy do domu. Po kolei uporządkujmy jeszcze co możemy w chacie. Już tak ładnie, ładnie było. No popatrz, popatrz. Prądu nie ma, ej! Sklerotyku! Prądu nie ma, ale alarm i tak się włączył. Kurczę, no spawanie też przydałoby się podszkolić trochę w tym kierunku. Bo cinko, cinko z nim. I chyba wiem, co zrobimy. No kurwa mać. Jak to się mówi, no. Myślę o gadaniu i nie patrzę na drogę. Ale jak to się mówi, trzeba będzie chyba połączyć przyjemne z pożytecznym, czyli trzeba będzie się wybrać do River Creek. Bo tam... Fraków do rozbierania i nauki spawania nam nie zabraknie, jeśli o to chodzi. Dobra, to plan działania chyba mam, jak chyba mam ułożony plan działania. Pojedziemy do rozwód, się pierdzielniemy. Ściągniemy sobie ten karnister. Podłączymy, zatankujemy go po drodze. Ściągniemy go do domu. I będzie można wybrać się do River Creek, żeby podkupić się spawania i od razu jak się podrzucić spawania, to też uzbierać trochę właśnie przedmiotów potrzebnych przy spawaniu typu arkusze, blachy, etc., etc. Ze względu na to, że mamy już wysoki poziom spawania, bo w miarę i moglibyśmy sobie niedługo, kurczę, już tak na fajnie, fajnie, na fajnie, naprawdę fajnie działać z tym, ze spawankiem. I o spawaniem wszystkich pojazdów, bo poziom spawania moi drodzy, piątka się wbija, a do szóstego poziomu naprawy pojazdu widzicie już piczy kłok brakuje.
Także Markus robi się wszechstronny. Dobra, przyczepka jest pusta, więc ty na razie chodź tutaj. I my z doświadczenia wiemy, że ty tragi... Patrz, nie zajechałem po drodze po tą przyczepę. A miałem i tak wtedy za pierwszym razem, jak podjechałem, łom na pace w Hamwiku. Skleroza nie boli. Dobra, która, jak tu wygląda sytuacja? Tysiąc coś to, bo wiesz co, zjedz sobie te płatki na razie. I czym by tu pojechać po ten, kurczę, kontener? Tirem bym pojechał. Bo z jednej strony uważam, że tir powinien to ładnie pociągnąć bez żadnego problemu, tylko że tu jest kwestia taka, że jak czy ja będę mógł podczepić go pod tira. Kurde. Kurde. Ryzykowne troszkę. To jest troszkę ryzykowne, bo jak pojedziemy się okaże, że go nie podczepię, to będzie lipa. Amwi wiemy, że słabo ciągnie. Sprawdźmy, może ty będziesz lepszy, co? No, już, już. Halo? No. Może ty będziesz, kurczę, lepszy w pociągu, co? No, jak to mawiają, jest tylko jeden sposób, żeby się przekonać, czyli sprawdzić. Aż dotknąć się papieroskiem. Uwaga, nie przypierdziel. O, czekaj, czekaj. Dobra, no co, no jedziemy. Jedziemy. Zobaczymy, jak sytuacja wygląda. Trochę będzie go pewnie tankował, bo to dużo, duża pojemność jest, ale zajebiście będzie, nie będziemy się przez długi czas musieli martwić o zapas paliwa. O wodę też już martwić kompletnie nie musimy. Bo i mamy beczkę. Jak się w beczce woda skończy, zawsze można podjechać sobie beczką pod ten, pod studnię. Także jesteśmy w domu, moi drodzy. Jeszcze troszkę i będziemy mogli się skupić tu na rozbudowie. Ale wiadomo, że jeszcze mam dużo rzeczy do zrobienia. Dużo do zwiedzenia. Oj, do zwiedzenia to mam dużo. Ja cały czas też zapominam o tym chędożonym, kurde, piecu. Piec też jest przydatny, no czy będzie potrzebny. No, przydatny będzie potrzebny. A zaraz, kurczę, październik wjedzie. Nic, inaczej zrobimy. Najpierw ściągniemy tą beczkę na paliwo. I po ściągnięciu beczki na paliwo jedziemy w pewne miejsce, gdzie piec jest na 1000%. Jedziemy do West Point. Moi drodzy, będziemy jechać do West Point. I co, jestem ciekawy, jak tam sytuacja w West Point wygląda. Czy jest tam tego jak mrówków? To jeszcze, że jest tam tego jak mrówków, bo tam się nie zapuszczaliśmy ani razu. Też jestem ciekawy, jak wygląda droga po drodze. W sensie takim, czy dużo sztywnych jest. Czuję, że będzie ich multum. No dobra, ja co, nie przedłużam, widzimy się w Roswood. No i moi drodzy, jesteśmy na miejscu. Jedziemy po naszego, kurcze, pięknego zbiorniczka. Nie wiem, czemu jadę tak na przełaj, ale dobra. Ale jedziemy do przodu. Gdzie jest gitara? Git. Jesteśmy na miejscu. Chodź, chodź, jedziesz z nami. Proszę, nie rób lipy. Wszystko jest pod kontrolą. Chodź do taty. Pięknie. Bądź lepszy od Hamwika w ciągnięciu, please. Dupa. Jesteś taki sam. Identyko. O, w dupę jeża. No nie będzie łatwa to droga do domu. Znowu. Ale nic, damy radę. Dawaj, no wyciągnij go, dawaj. Jednak było warto tirem spróbować. Teraz się już nie dowiem. Ale muszę tym dziadostwem, więc jadę tym dziadostwem. Dawaj, dawaj. Rura. To nie byłoby sensu, jakbyśmy mieli go ściągnąć, a nie zatankować. Co tu jest?
Nie, to jeszcze nie jest stacja paliw. Spokojnie, spokojnie. To był mechanik. Tam jeszcze jakaś cysterna stoi, nie wiem co to jest. Ale z czasem się dowiem. Dawaj, dawaj, dawaj. Teraz, kurde, gdzie ja mam cię postawić i jak, żeby mógł cię zalać? Widzę, że to nie będzie jakiejś różnicy szczególnej. Dobra. Wstajemy. I trzeba zająć się tutaj, kurcze, gośćmi. I mam pomysł. Trzeba poekspić zwinność i siłę. Więc jedziemy ręcznie. Dawaj. To już? O, idą kolejni. Chodźcie, chodźcie. Nie krępujcie się, ja zapraszam do mnie. Myk, myk. Jam jest Markus. Walczę z zombie. Próbuję przetrwać apokalipsę. Baląc ludzi się kierą w łeb. Myk, myk. Dawaj, o ty kurde. Dawaj, 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 trochę musi być. Kurcze. Akcji. Emocji. Myk. Myk. Najgorsze jest to, że ta zwinność się tak wolno ekspi. Ładnie. Ładnie. Spokój. Myk. Myk. O. Ktoś się zmachał. To nic. W samą porę. W samą porę, moi drogi. Możemy tutaj zegareczki pozbierać tradycyjnie. Pamiętaj, części elektroniczne. Tabletki na uspokojenie mi niepotrzebne, ale czasopismo wezmę. Owszem. Tu nic ciekawego. Tutaj. Opakowanie nasion truskawki. Truskaweczek bym sobie podjadł jak najbardziej. Zapalniczka praktycznie pełna, więc bierz. Znaczy no, praktycznie pełno, trochę więcej niż pół. Ale nie pytaj. Tutaj jest, dobra, fio. Słuchaj. Ale ja nie chcę zalewać cię, kurczę. Chyba z drugiej strony, chyba z tej jest, co? Słyszysz sztywnego gdzieś? A, dobrze cię słyszałem. Dobra, czyli najpierw musimy znaleźć odpowiednią stroną podjechać. O, siema. I nara. Oj, biedni sztywni, biedni sztywni. Dobra, dobra, teraz nie graj cwaniaczka, bo tak mało ich jest. Było ich więcej, to żebyś taki mądry nie był. Dobra, tutaj sytuacja. O, zapalniczka jak najbardziej. Ty? Czemu ty usilnie? Aha, i tak nic nie masz, dobra. Chodź, cię przestawimy. Skoro nie z tej strony. A czekaj, może teraz jak tył jest tak odsunięty. Maga karnistra. Ty, debilu! Przecież ty nie włączyłeś agregatu. Ja pierdziele, stary. Pobudka. No i teraz na bank będę mógł. No a jak? Zatankuj zbiornik przyczepy z pompy, dziękuję. Weź tego autko wyłącz. Po co tu mam ruszyć mi tu zbędnie i prowadzę dodatkowy szajs? Zatankuj zbiornik przyczepy z pompy. Dobra, przyspieszmy to, bo to dużo będzie tego. To pamiętaj, czujny jak knur. Palec na klawiaturze. Markus, bądź czujny, słuchaj. Ale zajebisty zapas benzynki będziemy mieć. A no dobra, przyspiesz. Dawaj, 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 dawaj. Jest, mamy to. Mamy, moi drodzy. Cały karnister zalany, znaczy karnister. Mam dzisiaj jakiś dziwny dzień, język mi się plącze, kurde. No, zalane. Tylko właśnie, czekaj, 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 czekaj. Odłącz go jeszcze. Spokojnie, spokojnie. Bo jak już jesteśmy, kurczę, w rozwód. Że ja cię rozładowałem. Nie, no względnie dużo miejsca jeszcze jest. Dobra.
Więc trzeba je wykorzystać, jak już tu jesteśmy. Trzeba je wykorzystać, jak już tu jesteśmy. Mam dwa miejsca. Mechanik do sprawdzenia. Mechanik i ten, posterunek. Więc najpierw pierdolnie mi się na posterunek. Może coś ciekawego znajdziemy. Kto wie. Jak to mówiłem, jest tylko jeden sposób, żeby się przekonać. Sprawdzić. Także jedziemy. Spokojnie, spokojnie. No i dobra, jesteśmy, wysiadka. Zgaś go. No, zgaś go, kurde. Dobra. Sprawdźmy ten nasz nieszczęsny posterunek policji. Sztywny w środku, tam wiedziałem, jeden jest tutaj. Względnie czysto. Dobra, siekiera w łapę. Ty już tu? Dwa razy go żeś nie trafił, ziomuś. Macie tu, masz klucz? Nie masz klucz. Szlugi wezmę, płytę. Oczywiście, że wezmę. Pałka policyjna, trochę ich mam. Ale ciebie oczywiście, że wezmę. O, chodź, 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 chodź. Może ty będziesz mieć kluczyk? Tak, nie masz. Szlugi wezmę. Chodź. Proszę, spokój. Dobra. Też nie masz kluczyka. A nie, czekaj, jest jakiś klucz, dobra. I bardzo właśnie możliwe jest, że mamy kluczyk do zbrojowni. Dobra. Dawaj. Gnat to gnat. Dobra, tu już takie fajki, taśma, ewentualnie to też mogę wziąć. Szlugi jak najbardziej. A dawaj weź. Czemu nie? Taśma tutaj też. Gdzie tam coś się obija? Tu? Nie. A tam żeście szybę wywaliłeś. Żeby na plecy nam następnie nie wlazł. Obok tam zaraz. Daj ten kluczyk. Jesteśmy pewni teraz. Spokój. Dobra. Chodźmy sprawdzić zbrojownię, czy nam coś fajnego da. Chociaż zomboid lubi pokazywać, że ma nas w dupie. Pusto, pusto. Tutaj co jest? Nie jest źle, daj to. Nie jest źle. Tutaj. Magazynek dałem przy... No, i jeden magazynek. Ale dobra, nie wybrzydzaj. Marowanego koniowi nie zagląda się w zęby. O, plecak, który będzie wyglądał jak plecak, a nie jak butla z gazem. Czekaj, weź go, połóż. Załóż ten drugi, pokaż mi, jak ten wygląda na plecach teraz. Jesteś fajniejszy? Też jesteś jakąś butlą, kurde. Nie macie normalnych plecaków? Tak, bo tam chyba młot wyburzeniowy w torbie jest, o ile mnie wzrok nie mylił. Dobra, ale ten trend troszeczkę lepiej według mnie wygląda. Ale żeby nie było, nie zapomnę o tobie, chodź, chodź. Dobra, weź to wyciągnij stąd, bo tu widzę, że coś jest. Tutaj Sheriff West, mogę wziąć. O, pingle też sobie wezmę i to też. A to na miejscu rozkręcę. O matko. Dobra, po stronę. A czekaj, tu. O, proszę bardzo. Dobra, mamy to. Mamy to.
Zbrojownia sprawdzona. O, oje. Dzień dobry. I do widzenia. Dawaj ten rewolwer. To mi szkodzi. Czekaj, czekaj, palić ci się chce. Dobra, to spokojnie, zaraz sprawdzisz. Zapalisz tylko. Chodźmy szatnie posprawdzać. Może w tormach coś być fajnego. O ile takowe znajdziemy. O, proszę bardzo. O, pudełko do strzelby, kurde. Do strzelby zawsze wezmę. O, czek, 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 czek. Pusta, no to kici w dupę. Ty, o, proszę bardzo. Proszę bardzo. Jak najbardziej, o, kolejne, kurde, kierownik. Dawaj te magazynki. Czekaj, 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 tego nie chcę. Okay, pięknie, i tu, pusto, dobra. I tu gdzieś jeszcze jedna szatnia była, tutaj. O, to mniej, ale zawsze warto sprawdzić. Pączek w takiej torbie. Trzeba, tu jakaś płyta była. Tutaj. O, pusta. Nieładnie z twojej strony, nieładnie. Dobra, posterunek sprawdzony. Wypierdzielamy stąd. Już więcej broni tu nie będzie, nic co nam się przyda. Ewentualnie jeszcze, tu tam kilka bych tych spraw, ten, jak to się mówi, biurek pominąłem. Ale niczego szczególnego to nie zapomniałem. Dobra, ale wiecie co? To jeszcze bym wziął. To jest zapas, którego nigdy nie zabraknie w nam, także, znaczy, nigdy nie będzie za wiele. Także to też bierzemy. Czekaj, tu było pusto. A, tu jest ten holownik, ty! Kurde. Zaraz, ogarniemy zaraz sytuację. Ładny strzał. Dawaj, weź to, wypakuj. Nie, no kurde, godnie dało, no nie mogę powiedzieć, że jest lipa. Ty! Co za dupek? Wy macie mnie w dupie? To ja was na chwilę też będę miał w dupie. Musisz mi tu, Markus, tak nie współpracować? Jedziesz. Przyspieszyłbym czas, ale jestem ryzykowny przed przedsięwzięcie. Fajnie, że magazynków nam do tego... Do M16 kilka dało. Także to jest fajny plus. Dobra, przyspiesz. Czujnym bądź. Czujnym bądź. Dobra. No, jedna łuska. Się nie będę schylał. Dobra. Odpal go. O. Dawaj. Okej, okay. Mapa. O matko, my jesteśmy tu, a my jesteśmy tutaj. To odznacz, znaczy zaznacz. Chodź ten holownik, spróbujemy zaholować go na stację, bo paliwa nie ma. Zrobimy to sprytnie, troszeczkę system wydymam. No nie wiem czemu, ale jak to ściągniemy i jedziemy tyłem, to jedziemy szybciej. Już? Uspokoiłaś się? Czy ty sobie stroisz ze mnie żarty? Ty się nie dasz ściągnąć? Ja nie przyjmuję takiej odpowiedzi, gościu. Ty, no on się nie da ciągnąć. A ty paliwa nie miałeś, co nie? Z tego, co pamiętam. No. Dobra, następnym razem po ciebie przyjadę i cię stąd ściągnę. Bo mi się przydasz, gościu. Bardzo mi się przydasz.
Siedzisz w aucie, to masz, dotknę się. Proszę bardzo. Posterunek policji żeś opędzlował. Teraz jeszcze zajedziemy do mechanika, zobaczyć, czy tam coś będzie godnego uwagi. Nie przypominam sobie, że mechanika sprawdzał. Powiedz mi. Nie, nie sprawdzaliśmy mechanika. No i dobra. No i bardzo dobrze. Dobra. Okej. No dzień dobry. Dobra, ile mamy wytrzymałości? Dawaj ręcznie. Żeby nam postać nie sflaczała, tylko wręcz, znaczy tylko bronią palną byśmy wszystkich sprzątali. Jeszcze też kurczę. Prawie wyjdziemy, dopiero będzie Lipton. Dawaj. Dobrze. Spokój. Bardzo dobrze. Też chcesz? Nie ma problemu. Dawaj. Dobrze. No, proszę bardzo, jak ci idzie ładnie. A ciebie z litości. No w szybę se pierdolnąłem, nie wierzę. Przestrzeliłem szybę w aucie. Dlaczego? Dlaczego? Ja pierdzielę. Szyba poszła się. Ja nie wierzę. Sorry Ford, to nie było specjalnie. Co tu się od Janie pomyliło? Żegnam. Przeładuj. Dobra, tutaj co mamy? Worek. Może być. Tu. Cyk. Okej. Okay. Opon tutaj dużo mamy. Fajnie. A to co? Kuloodporny? Tu mamy części silnikowe. Large vehicle, huge inch. O, ty, tu trzeba tirem przyjechać. Leżeć. No, kulik mi tu do niczego niepotrzebny raczej. Ale sprawdźmy, ewentualnie będziemy wiedzieć, że tutaj będzie można po części wrócić. Na pewno po opony będzie tutaj można wrócić, jak będziemy kompletować garaż, tak garaż już na amen. Co to jest? P19 front door. Ty, dobra, tu trzeba wrócić tirem. Co my tutaj mamy? Ford Muffler. A to te tłumiki. No to mi niepotrzebne. Takie małe pierdółki stąd pozabieramy, ale tu wrócimy, no. Tu wrócimy ciężaróweczką. Wrócimy tu ciężaróweczką, jak najbardziej. Tu dużo rzeczy jest do zabrania. Wypadł. Albo inaczej, pozbieram to wszystko teraz, tylko najpierw sobie tu spokojnie ogarniemy, co tutaj jest. Co tutaj jest? Ciemno, czy to na pewno wiem jedno, ciemno jak w dupie tu jest. Dobra. Chodźmy sprawdzić tu, o właśnie, jeszcze tu woreczek. Jest, trafiłem. Mamy farta. A jedną paczkę sobie schowaj. Zapij te chipsy piciem. Okej, okay, cyk, dobra, idziemy na zaplecze, jednak pozbieramy to wszystko, jednak teraz nie będziemy się rozdrabniać. Może ciemno już się robi, kurde, jest niebezpiecznie. Bo mogę się dać, że tak powiem, podejść, a tego bym nie chciał. Oj, tego bym nie chciał. Chyba nie tylko ja. Czy nie, już miejsca dużo nie mamy, co my tu mamy miejsca? My tu opon nie zmieścimy, ty. 110 zostało mnie, dobra. Nie będę brał jednej, dwóch opon, już przyjedziemy tu na pusto, to się zabierzemy.
Okej, okay, ale wiemy, że warto. Wiemy, że warto jest odwiedzić mechanika. To jest pewne. Ale dobra. My tu pitu, a czas wracać do domu. Butelka z wodą, powiedz mi, jakim ty jesteś tam. Starczysz. Dobra, dawaj, podłączamy cię. Ty. Halo. Gościu. Co cię boli? No. Już myślałem, kurde. Dobra, to mamy, elegancko. O, dawaj, jedziesz. Ciągnij tegoż baniaczka. Nie no, kapkę lepiej go ciągniesz niż hamwik. Bardzo duże prawdopodobieństwo jest, że się na prostej powinieneś ładnie rozpędzić. Chyba, że jak wrzucisz dwójkę, będziesz zwalniał, no to wtedy to pędzi, że słaby układ. Powoli przyspieszasz. Zajebiście powoli, ale przyspieszasz. Ale zombiaczki jak będą nas hamować, no to dupa, się nie rozpędzisz. Czekaj, nie zahaczyła beka. Dawaj. Uff, nie zahaczyła na nasze szczęście. Dobra, ale co, ja was nie będę zanudzał, kurczę, drogą znowu ciągnąć to dziadostwo do domu. Bo droga będzie długa. Raczej nas nie zblokują. No chyba, że nas zblokują, no to wtedy byśmy się, kurczę, spotkali szybciej. Ale ja już tak zapobiegawczo. Dzięki, kurczę, za uwagę. I widzimy się w następnym odcinku. A tak zdradzę, że w następnym odcinku jedziemy do River Creek. Więcej słów nie powiem. Idziemy do miasta, kurczę. Ale nic. W następnym odcinku jedziemy do miasta, ale ja muszę póki co dotrzeć z tym, co mam przyczepione do dupy, do domu. Także dzięki za uwagę i do zobaczyska.